Płeć. To jest tak obszerna kategoria, jakbyśmy się zapytali, czym jest człowiek. Wiem, że płeć określana jest w nauce w 10 różnych kategoriach. Mi jest trudno sobie wyobrazić tak ad hoc kobietę i mężczyznę. W ogóle mówimy o tym, jak wygląda współczesna męskość. Bo wiadomo, że tej męskości zbytnia wrażliwość jakby nie przystoi. Potocznie mówi się kobieca, kobieta o takiej... Szpilki, sukienkę, piękną makijaż. Mężczyzna musi zadbać o dzieci. Kobieta nie może czuć gniewu na przykład. Męskość, żeby się kojarzy właśnie z jakimś takim trzmielem, trudnie. Ja przecież mężczyzna też ma swoje uczucia, ma swoje emocje. No ci macho men, tak, którzy się wydają tacy prości, tak, że idzie taki facet i po prostu on wszystko wie. Jesteśmy zmuszani do posiadania płci, to jest coś ogromnego. Ludzie chętnie wchodzą w stereotypowe role płci, bo to jest wygodne. Ludzkość jako taka zasadza się na tym podziale kobiecość, męskość. To jest taki pierwszy po prostu podział podstawowy, który dzieli ludzi. To mnie boli trochę, przyznam szczerze, w tej płci. To może jest jakaś jakość właśnie ponad materią. Poczucie swojej płci własnej. Jeśli człowiek chce się czuć wolny, to musi mieć wolną duszę. Więc moja płeć to moja wolność i tak naprawdę tym jest dla mnie kobiecość.